Siemanko, ludziska, z tej strony Metz, witam w kolejnym odcinku z przebudowy klubu z Ekstraklasy. Tym razem znajdujemy się w Częstochowie, żeby przebudować zespół mistrza Polski, czyli Raków. Drużynę, która, tak jak Legia Warszawa, występuje w europejskich pucharach, ale innych, bo w Lidze Europy. No i tam płacą bardzo mocne frycowe. W dwóch pierwszych spotkaniach grali bardzo słabo, ale miejmy nadzieję, że się rozkręcą i pozostałe cztery spotkania będą zdecydowanie lepsze w ich wykonaniu, bo można by powiedzieć, że już w sumie gorzej być nie może, więc teraz na pewno będzie progres. Jako, że tutaj gramy wahadłami, to wybrałem, żebyśmy grali skrzydłami, bo dla nas to może być naprawdę dobra taktyka. Klasycznie na sam start zatrudniłem trenerów w dużo mniejszej ilości niż w zagranicznych przebudowach, ale jak na rynek polski, myślę, że jest ok. Tutaj widzimy Dawid Szwarga i zobaczmy, jakim składem dysponuje polski trener Rakowa Częstochowa. No takim, powiedzmy, dobrym na papierze, ale który jak odpowiednio wzmocnimy, no to możemy spokojnie i walczyć o tytuły w kraju i o bardzo dobry wynik w Europie. No i widzimy, jak tutaj wyglądają oczekiwania zarządu, a konkretnie jeśli chodzi o międzynarodowy sukces, ćwierćfinał Ligi Europy, wygrać ligę, wygrać puchar, więc jest ambitnie. 5 milionów budżetu nam zostało po zatrudnieniu trenerów, więc jest to dobra pozycja wyjściowa. Sprzedajemy Piaseckiego do Austrii Klagenfurt. Prawie 2 miliony uzyskałem za tego piłkarza. Reklamacji nie przyjmujemy i cieszymy się z takiego zysku. Rundić następnie do Karamgürük sprzedałem za 800 tysięcy. Dobre pieniądze jak za tego piłkarza, no bo też już swoje lata ma. Rakowicana sprzedaje do Filadelfii za 3,5 miliona, była to świetna oferta. Takich się nie odrzuca. I na jego miejsce pozyskam jeszcze bardziej obiecującego piłkarza. Trzecie miejsce w turnieju przedsezonowym, myślę, że dało się osiągnąć więcej. Ale i tak jest to przyzwoity wynik. Kon i Portimonense niestety było od nas lepsze. I teraz mamy 10 milionów do wydania, więc czas poszaleć na rynku transferowym. A na pewno potrzebujemy nowego stopera, na pewno kogoś do środka pola, bo tam nie wygląda to aż tak ekskluzywnie. No i oczywiście, jak to w Rakowie, potrzeba napastnika, ale takiego, co strzela bramki. Zaczynam od Jovelicia. Niecałe 3 miliony daliśmy za Serba z Los Angeles Galaxy. Gracz na pozycję napastnika, myślę, że dla nas będzie wybawieniem. Następnie Nicolau ze Specji, też prawie 3 miliony. Spadł z Serie A, w Serie B. Może występować, ale chyba lepiej występować w Ekstraklasie i europejskich pucharach. Następnie Palaversa, 2,5 miliona w Struła. Kiedyś był nadzieją, był nawet w młodzieżowych zespołach City. W Struła trochę odbił się od ściany i my to wykorzystaliśmy. No i tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Kto będzie naszym rywalem? Warta Poznań, czyli rywal, którego jesteśmy spokojnie w stanie pokonać. Ich podstawowy skład prezentuje się, no powiedzmy, ok, ale my mamy zdecydowanie lepszy. Pokażmy to na boisku. Zaczynamy. Jak widzimy, dobre rozgrywanie piłki. 1-0 i Jovelić już zaczyna się spłacać. 35 minuta i pierwsza bramka Serba w Ekstraklasie. No i dokonujemy zmian, żeby też rezerwowi wnieśli coś do naszej gry. 2-0. Zwoliński, jak widać, rywalizacja na niego dobrze wpływa. I również w pierwszej kolejce zdobywa bramkę. Mamy piłkę, wykopujemy ją daleko i wygrywamy to spotkanie 2-0 z Wartą Poznań. Zmieniamy pozycję Jeboacha z prawego pomocnika na środkowego napastnika, bo na tej pozycji myślę, że ma większe szanse na występy. Rodrigo do Manchester United, Alexander Arnold do Real Madryt i Marcus Rashford do Barcelony. To były najgłośniejsze transfery lata. U nas, jak na polskie realia, działo się naprawdę sporo, ale zdecydowanie mniej niż w Europie. No i trafił nam się Andrzej Wawrzyniak, fenomenalny środkowy napastnik, łamany na środkowy pomocnik ofensywny. Przenosimy go do drużyny seniorów. Jest to wielki talent i na pewno szansę ode mnie otrzyma. Atalanta Bergamo, Sporting i Sturm Graz to są nasi rywale w fazie grupowej Ligi Europy. W pierwszej kolejce pokonujemy Sturm Graz w meczu wyjazdowym. Jovelić to był złoty transfer. Przegrywamy niestety u siebie z Atalantą Bergamo, ale przynajmniej zdobyliśmy bramki i coś się działo na tym boisku. Drugie miejsce po 10 kolejkach. Legia liderem, Raków drugi, trzeci Piast. Już z 5 punktami straty do nas. Lech na 7 miejscu. A gdy spojrzymy na najgorszą drużynę, to kogo tam ujrzymy? Ekipę Puszczy Niepołomice, 7 punktów na koncie, bardzo słaby wynik. A jeśli chodzi o nas, no to piłkarze bardzo fajnie się rozwijają. Remis ze Sportingiem u siebie, ten wynik trzeba brać jako coś dobrego. A jak będzie na wyjeździe 2-2, dwa remisy ze Sportingiem, uznaję to za przyzwoity wynik. 3-1 ze Szturmem Graz, wygrywamy z tym, z kim mieliśmy wygrywać. I to jest najważniejsze. Na kolejkę przed końcem. Atalanta jest pierwsza. My walczymy o to, czy grać w Lidze Europy, czy w Lidze Konferencji. Jeśli zdobędziemy choćby punkt, mamy pewną fazę pucharową Ligi Europy. Gramy z Atalantą Bergamo.
Szybka symulacja w ostatniej kolejce. 3-2 dla Rakowa w meczu wyjazdowym. Jovelić po raz kolejny. I między innymi Nowak zdobył w samym bramek. Atalanta pierwsza. My na drugim miejscu. Sporting spada do Ligi Konferencji. Sturm Graz żegna się z rozgrywkami. A w rundzie wstępnej z kim zagramy? Newcastle. No gorzej to się chyba wylosować nie dało. No może poza Barceloną. Kontuzja Nicolau wypada na 2 miesiące. Olbrzymia strata dla naszej drużyny. I jeszcze Wawrzyniak też na 2 miesiące. To jest jakiś dramat. No i jak widzimy tutaj, Bieszczad odwołany przez Zagłębie Lubin. Nie dostawał szans, więc został odwołany. Jesteśmy za to liderem po 20 kolejkach. 5 punktów przewagi nad Legią Warszawa. Aż 17 nad trzecim Zagłębiem Lubin. Tylko my i Legia walczymy o Mistrzostwo Polski. Pozostałe drużyny się nie liczą. Widzew na dnie, 19 punktów na koncie. A gdy spojrzymy na nasz podstawowy skład, to rozwija się niezwykle harmonijnie. Zimowe okno bez naszych ruchów, bo już za bardzo pieniędzy nie było. A w Europie Araujo do Manchester United, Stones do Real Madrid i Mendes do Arsenalu. To były najgłośniejsze ruchy, którymi żyła cała Europa. No i pierwszy round-up chorób bez naszego udziału. Ruch i ŁKS wygrywają. Zatem w 1-8 z kim graliśmy? Sprawdźmy. Z Lechem i wygraliśmy 1-0 i w ćwierćfinale czeka Górnik Zabrze pokonany 1-0. Więc zagramy w półfinale Pucharu Polski, gdzie naszym rywalem będzie Pogoń Szczecin, czyli drużyna też nie najłatwiejsza. 1-2 niestety porażka z Newcastle u siebie, ale jeszcze jest nadzieja. Mecz wyjazdowy. Nicolau znowu może grać, tak jest. Wraca ważny stoper. 2-2. 4-3 w 2 meczu. Walczyliśmy z całych sił, ale ekipa z Anglii niestety okazała się być górą w tym pojedynku. I odpadamy w rundzie wstępnej Ligi Europy. Trafiliśmy tragicznie. Barca zmiotła Spartę Praga. My przynajmniej powalczyliśmy. Ale niestety 1-8 finału nie jest dla nas. Żegnaj Europo. Ale po 30 kolejkach jesteśmy liderem cały czas Ekstraklasy. 8 punktów przewagi nad Legią Warszawa. Tylko kataklizm mógłby nas pozbawić mistrzostwa. Do Pogoni już nawet nie mówię, ile jest punktów. No bo to jest przepaść. A gdy spojrzymy na dno, to kto? Ruch Chorzów tym razem. No zmieniają się te drużyny. 27 punktów na koncie. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to wygląda fenomenalnie. Pokonana Pogoń w półfinale. Puchary Polski i Legia czeka w finale. Raków Legia. Niezwykle emocjonujące spotkanie nas czeka. W ostatniej kolejce wygrywamy ze Śląskiem 2-1. Co oznacza, że Raków Częstochowa zostaje mistrzem Polski. 83 punkty na koncie. Druga Legia punktów 70. Trzecia Pogoń. Czwarte miejsce Lecha. Piąty Radomiak. Przenieśmy się zatem w odmęty Ekstraklasy. Kto zajął 3 ostatnie miejsca? Górnik, Puszcza i Ruch Chorzów. Jovelić 22 bramki. Król strzelców Ekstraklasy. Tego brakowało. Nowak królem asyst. 9-34 i Kowaczewicz 15 czystych kąt. To jest fenomenalny piłkarz. I jak widzimy, Jovelić to był złoty transfer z Los Angeles Galaxy. Pozyskaliśmy niezwykle utalentowanego Serba i już w pierwszym sezonie został naszą gwiazdą. I czeka nas jeszcze finał z Legią Warszawa. Finał Pucharu Polski. Zobaczmy, jakim składem dysponuje Legia. No co by nie mówić, bardzo mocnym jak na warunki Ekstraklasy. Trafiliśmy w finale najtrudniejszego rywala. Ale jeśli chcesz mieć puchar, musisz wygrać z każdym, kto stanie na twojej drodze. I my pokażmy to na boisku. Raków atakuje broń, bramkarz. To jeszcze nie koniec, 1-0. Kittel, ależ pięknie to uderzył. 16 minuta. Co by nie mówić, nogę ma fenomenalnie ułożoną. Kolejna akcja Rakowa. Zespołowa akcja. 2-0. Nowak, ależ to uderzył. 27 minuta. Kobylak wyciąga piłkę z siatki. Jeszcze rozgrywamy. Czy będzie 3-0? Tak jest. Nowak po raz drugi, 44 minuta. To jest na razie dominacja jednego zespołu. No i dokonujemy zmian, żeby też rezerwowi pokazali, co potrafią. Ale Legia się jeszcze nie poddaje. 3-1. Niestety Kapustka to dobrze uderzył. 75 minuta. Legia odzyskuje nadzieję. Jeszcze starają się powalczyć o bramkę kontaktową. Indywidualny rajd. 3-2. Ależ Gual to fantastycznie zrobił. 83 minuta. I to spotkanie jeszcze może być ciekawe w końcówce. Ale my staramy się zabić emocje. 4-2. Zwoliński wszedł z ławki rezerwowych i w pełni wykorzystał swoją szansę. Ostatnia akcja tego spotkania należy do Legii, a sędzia kończy 4-2 dla Rakowa. I tak jest, do mistrzostwa dokładamy puchar. I ten sezon na rynku krajowym był idealny. Nowak 4 bramki w 4 meczach, król strzelców. W asystach Pekhard i wszyscy inni po jednej asyście tylko. I Kowaczewicz znowu najwięcej czystych kąt. Co by nie mówić, serbski bramkarz, to jest fenomen. Pokazuje to w FIFA, pokazuje to w prawdziwym życiu, jak na polski rynek. No to jest specjalista na swojej pozycji. Wiadomo, zawalił mecz z Kopenhagą, ale każdemu się zdarza, ale w tylu meczach, co uratował Raków, to aż ciężko zliczyć.
No i zobaczmy, kto miał najwięcej występów dla naszej drużyny. Uszeregujmy. Kovačević, Svarnas, Lederman, Kittel, Jovelić po 46. Najwięcej bramek Jovelić, drugi Nowak, a trzeci Kittel. Jeszcze asysty. Najlepszy Nowak, drugi Kittel, a trzeci Jovelić. Ta nasza ofensywna trójka odpowiadała za praktycznie nasze wszystkie sukcesy. Bramki, asysty, wszystko rozkładali między siebie. No i pokazaliśmy, że z taką trójką w ofensywie można góry przenosić. Ocena menedżera na koniec 65, no szczególnie boli pewnie zarząd europejskie puchary, no ale mnie szczerze nie bolą, no odpadliśmy z Newcastle. Co by nie mówić, gdzie jest potencjał Newcastle, a gdzie jest nasz, powalczyliśmy, ale na koniec niestety odrobiny zabrakło. Super Puchar Europy dla Manchesteru City, pokonali Sevillę 3-1. Liga Konferencji dla Aston Villa, pokonali Fiorentinę. Liga Europy dla Romy, pokonali Newcastle w finale, więc daleko zaszli. I Liga Mistrzów dla Manchesteru City pokonali w finale Manchester United aż 4-1. My w Pucharze Polski zwyciężyliśmy 4-2 w finale z Legią. Dołożyliśmy Mistrzostwo Polski w europejskich pucharach. Wyszliśmy z fazy grupowej, jeśli chodzi o Ligę Europy. Lepsza od nas była Atalanta Bergamo, ale w pokonanym polu zostawiliśmy Sporting i Sturm Graz. Jakby taki wynik wykręcił Raków w prawdziwym życiu w fazie grupowej, to patrząc na to, co się dzieje, ich kibice na pewno byliby w siódmym niebie. A potem... no niestety, w rundzie wstępnej dostaliśmy turbomocną drużynę, gdzie na każdej pozycji mieli lepszego piłkarza i od nas, nie wiem czy ktokolwiek zmieściłby się na ławkę rezerwowych, była tutaj za duża różnica klas, żeby móc wyeliminować drużynę z Anglii. No ale cóż, tak się zdarza, czasem ma się pecha w losowaniu i niestety tuż po wyjściu z grupy szybko się odpada, ale za to na rynku krajowym pokazaliśmy klasę, obroniliśmy tytuł mistrzowski, kolejny Puchar Polski trafił do gabloty. I ten sezon zdecydowanie można uznać za udany. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!